zajęło. Gdzie jest łuk? Mogę wejść? Przyniosłem miód. Nie sądzę, żebyśmy się dogadali. Na pewno znajdziemy wiele wspólnych tematów. Niezła chata. Mogłeś powiedzieć, zanim nalałem. Co cię tu sprowadza? Taki tam miły gest. Wydajesz się spokojną, rozsądną osobą. Jesteś? Spokojną, rozsądną osobą? Zależy, czy wymaga tego sytuacja. Powiedziałbym, że ta tego wymaga. Tak. Wiecie, kim jestem. Zanim nastała zima, doszło do pewnych nieporozumień. Niefortunnych. Ale wszyscy już lepiej się orientujemy, kto, jak i dlaczego. A więc zabiłeś jego chłopców. Broniłeś się. Asowie żyją, żeby umierać. No i bądźmy szczerzy, byli bezużyteczni. Ale Baldur, on był kimś. Mój najlepszy zwiadowca, prawa ręka. Tak, postradał zmysł, jasne. Ale czasem się przydawał, a przez ciebie go tu już nie ma. Rozumiesz mnie? Musisz zapłacić. Zabawa się skończyła.
Czego chcesz? A może rozejm? Co o pokoju sądzi nasz stateczny, emerytowany bóg wojny? Może byśmy się nie zabijali? Posiedziałbyś w domu? Odsapnąłbyś? Nie szukaj ze mną żadnej zwady. To i ja nie będę. Oczywiście to oznacza, że on musiałby wreszcie przestać szukać Tyra. Tak. Dobrze wiemy, co kombinujesz. Odpuść. Dawny Tyr nie istnieje. On nie żyje. Rozumiesz? I to wszystko, nic więcej. Kurde, dorzucę coś od siebie. Możesz zatrzymać więźnia, którego mi podkradłeś. Tak jest. Wiem, że gdzieś tu jesteś, ty mały, złotousty skurwielu. Dlaczego mielibyśmy ci wierzyć? Czy twoje słowo było coś kiedyś warte? Oto i on, mój stary wspólnik. Trochę go ubyło. Nawet gdy mówi, że śnieg jest biały, to łże! To ma być twoja złota myśl? Najmądrzejsza głowa na świecie nie widzi nic poza sobą? Nie widzi, że chcemy tego samego? Dobra. Oto układ, który ci się spodoba. Wyrównam twój rachunek z moją byłą. Sprawię, że Freja da ci spokój. Ochronię twojego syna. Tego właśnie chcesz, prawda? Co ty na to? Nie. Załatw to szybko. Nareszcie. Ale się ja na to czekał. Nie jesteś stąd! Zgodnie z panującą tradycją, u nas płaci się krwią. Innymi słowy, należy mi się od ciebie to, co sam zabrałeś mojej rodzinie. Rozumiesz już? To było za Baldura! A teraz pokaż mi tego bogobójcę, o którym tak wiele słyszałem. Nie umiesz walczyć bez topora? Spójrz, nie chciałem walczyć z twoim bratem. Mam to gdzieś. I ty niby byłeś kiedyś bogiem wojny. Obrażasz mnie, walcząc w ten sposób! Żałosny skurwysyn! Skalałeś pamięć moich synów! Nie wiesz, że z tobą przegrali! Nazywają cię duchem Sparty. Czy wiesz, do czego jestem zdolny? Pokaż mi! I to się nazywa walka! To już wszystko? A w końcu zacząłeś się przykładać. Chodź tu i przyłóż mi jak bóg. Przyłóż się wreszcie!
kurwa! Liczyłem, że zobaczę twoje ostrza! Widać nie są na każde zawołanie. Pokaż, jakim naprawdę jesteś potworem! Zamknij go! Przepraszamy za posąg, tyże, ty stary sztywniaku. Czysta walka to nie jest prawdziwa walka. Mam rację? To on zaatakował! Dobrze! Powinieneś bardziej się starać! Ktoś taki nie mógł pokonać moich chłopców. Pokaż mi, kim jesteś. Moi synowie zginęli przez ślepy kurwa traw! Łamas! Myślisz, że możesz sobie tu przyjść, poudawać ojca i zacząć wszystko od zera? To tak nie działa. Jesteś niszczycielem, tak jak ja. O nie! To ja zdecyduję, kiedy skończymy. Nie ruszę się stąd, póki nie pokażesz mi, kim jesteś. Wstawaj! Boisz się pobrudzić sobie rączki? To ma być ten Bóg, który wymordował cały Panteon, bo go urażono! To ma być ten, który stawił czoło Sigrun, królowej Walkirii! To ma być ten słynny bóg, który pokonał Baldura? Nawet gdy umierał! Coś ty powiedział? Modlik szukał nas, bo się ciebie bał! Zginął od ran, które ty mu zadałeś! O, mamy tu przykładnego ojca! To wygląda znajomo! Co? Nieważne! Dupię mam twoje uwagi na temat oczycielstwa! Chcę zobaczyć Boga wojny! Ty to zacząłeś! Ja to zakończę! A co z miłością do bitki? Pokaż mi Boga wojny! Chcę go zobaczyć! Ha!
ciekawego. Sprytnie! Sprytnie nie pokona! Co pokonało moich synów? Nawet w tej gorszej wersji ciebie. Ale ja nie jestem taki jak oni. A twój syn, wszechojciec, ma plan wobec niego. Oto i on. Bóg wojny w pełnej krasie. Spłaciłeś swój dług krwi. Do zobaczenia. Mówiłem, że mu się uda. Kratosie, to my, Sindri i Brock. Wspaniała walka. Możemy... Muszę wracać. Odin jest za Treusem. Pójdę przygotować bramę. Chodź ze mną. To niedaleko. Sprawdzę, co z chłopcem.